Także witamy bardzo serdecznie w kolejnym spotkaniu eliminacji do Mistrzostw Świata w Katarze. W dzisiejszym spotkaniu zmierzą się Węgrzy z Albanią. No i za chwilę prezentowane będą składy obu drużyn. Węgrzy postawili na formację 4-4-2. Bramka Gulashi, obrona Holender, Szoloj, Orban, Lang, Bese, pomoc Szoboszloj, Szoboszloj, Zigernagi, Kalmar, a na ataku Nikolić. Natomiast Albańczycy postawili na formację 5-3-2 z piątką obrońców. Bramka Brisza, obrona Guzuni, Weseli, Dimitz, Kumbula, Hyżaj, pomoc Kalaku, Memuszej, Abrasi, a w ataku Manaj oraz Cikalesi. Formacja z pięcioma obrońcami ma zapewnić im lepszą obronę, czyli też nastawili się na defensywę, natomiast Węgrzy tutaj na atak. Dobrze prowadzi piłkę, zagrali do Nikolicia, będzie teraz okazja dla Węgrów. Bese, wrzutka do Nikolicia, ale prosto w ręce Berisz. To nie przeszkodziło Węgrom w odzyskaniu piłki. Odzyskują piłkę i zagrali do Nikolicia. Nikolic 1-0. Tak się rozpoczyna dzisiejsze spotkanie. Po dwóch strzałach Węgrzy prowadzą już 1-0, ale mecz dopiero zaczął. Nikolic po raz kolejny przy piłce. Tam był faul. Sędzia wskazuje na rzut wolny. Przy piłce cały czas Węgrzy, Ziger, Holender. Holender, kolejny faul, będzie rzut wolny dla Węgrów. Ziger z dystansu, ależ to był strzał, ależ huknął, ale bramki nie ma. Będzie wykonywał ten rzut rożny, wrzutka w pole karne, nie kończy się tutaj golem. Holender, Ziger. Z dystansu, ale to będzie kolejny rzut rożny. Z powrotem piłka leci do Węgrów. Zagranie do Kalmara. Czy ta akcja skończy się bramką? Kalmar będzie strzelał z dystansu. I gola nie ma. Słyszymy się już po przerwie. Oczywiście najkorzystniejszym wynikiem dla Polski byłoby zwycięstwo tutaj Albanii, ale jest tutaj Odo nierealne. Cikaleś, no ale będzie rzut wolny, to mi gdzieś mknęło. Zaczyna Albania z rzutu wolnego, Memuszaj! Za mocno, nie ma gola. Kalmar na skrzydle, rozpędza się wrzutka, ale daleko za bramką. Kalaku, dwie minuty doliczone, może jeszcze padnie bramka, oby, bo teraz atakują Węgrzy, Kalmar. Kalmar, zagranie do Szoboszloja, Szoboszloj, ale traci tę piłkę, uwaga, bo teraz jeszcze będzie szansa, Nikolić, ale fatalnie, fatalnie uderzył i zmarnował tę sytuację i tym akcentem kończymy to jakże emocjonujące spotkanie. Do usłyszenia i cześć!